Cześć. W tym filmie chciałbym zaprezentować automat, który składa się z akcesoriów typu Picade, czyli są to akcesoria, w skład których wchodzi między innymi wyświetlacz, parę plastików, przycisków, joy, elektroniki i w połączeniu z komputerem lub jak wolisz, czymś mniejszym niż komputer wielkości karty kredytowej, bo jest to Raspberry Pi 4B z 2 GB pamięci RAM i, o ile dobrze w tej chwili pamiętam, 64 lub 32 GB kartą pamięci, to zestaw ten służy do tego, że można komfortowo grać w gry z automatów, z konsol, a nawet z komputerów. Rzecz jasna nie zagramy w konsole typu PlayStation 2, 3, Xbox 360, PlayStation Vita, ale na przykład można zagrać w PlayStation Portable i wiele innych sprzętów oraz gier z tych sprzętów. Na początek więc pokażę Ci, jak wygląda w oparciu o system Batocera zrobiona kompilacja, która teraz jest przed nami. W tej chwili widzimy posortowane alfabetycznie systemy lub jak wolisz platformy. I gdy na przykład wejdziemy sobie we Freedio Interactive Multiplayer, no to zobaczymy, że we Freedio mamy 10 gier. Kwestia tego, czy są to gry dobre, czy mniej dobre, czy topowe, kwestia indywidualna. W kompilacji, która jest w tym automacie, jest z topowych, moim skromnym zdaniem, na Freedio Cannon Fodder, Gex, Out of this World, Road Rash, a także Wolfenstein 3D. Jak widzimy, po wybraniu gry pokazuje się najpierw okładka lub screen z gry. Mówiąc okładka, mam na myśli box. Do niektórych gier są boxy, do innych są screeny. A po chwili zaczyna się wyświetlać film z gry właściwy. No to dla przykładu spróbujmy odpalić Wolfenstein 3D. Wolfenstein już się uruchamia. A my czekamy. Do większości systemów skonfigurowałem to tak, aby gry były w miarę możliwości rozszerzone proporcjonalnie, po to, aby wykorzystać jak największą część ekranu. Ale dotyczy to gier poziomych, nie gier pionowych, bo w przypadku gier pionowych, do czego dojdziemy, automatowych, na przykład Galaga, Galaxian, Pac-Man, Centipede i wiele innych gier pionowych, które są automatowe, no rozszerzanie by spowodowało, że źle by wyglądały proporcje, a co za tym idzie gra nie byłaby przyjemna w odbiorze i co za tym idzie ta tak zwana imersja, czyli reprodukcja klimatu, w którym niektórzy z nas się wychowali, automatowych czy konsolowych, byłaby odległa od rzeczywistej. Dlatego też starałem się tak dostosować te właściwe proporcje, żeby były, aby po prostu dało się grać komfortowo i żeby to dobrze wyglądało. Dobrze, czyli żeby nie odbiegało zbyt od rzeczywistości. Teraz wczytuje nam się gra na Panasonic Freedio i patrzymy. I już jesteśmy. No jak widać, Raspberry Pi 4B nie jest mocnym sprzętem do odpalania Freedio. Sorry za to trzęsienie, bo jak gram, to jeszcze też nagrywam i statyw jest przede mną. Prawdopodobnie jakbym wyłączył Scanline, to by tego nie było, byłoby płynnie, ale włączyłem Scanline do wszystkich systemów po to, żeby był lepszy klimat.
Dobra, wychodzimy z Wolfensteina. Też ze względu na to, że Panasonic Fridio ma no, zdecydowanie większe wymagania niż gry typu Super Mario Bros. Na NES-a. Co dalej mamy? Tu mamy Amigę i Atomis Wave. Na Amigę mamy 136 gier. Nie będę tego prezentował, bo najbardziej chodzi mi, żeby zaprezentować konsole, nie komputery, oraz automaty. Być może też trzeba będzie coś zrekonfigurować, aby to działało w 100% płynnie, bo jak wiemy w przypadku Amigi, pomimo tego, że teraz nam się wyświetla Commodore Amiga 1200, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wszystko będzie działać perfekt. Raz, że to nie jest prawdziwa Amiga, tylko emulowana, a na Raspberry Pi te emulatory no, działają trochę gorzej, według mnie oczywiście, niż ich odpowiedniki PC-towe, typu prawdziwe WinUAE, a nie jakieś rdzenie w RetroArch, które emulują UAE typu emulator PUAE. Co dalej mamy? Commodore 64. Rainbow's Quest, oczywiście klasyka gatunku. Klikniemy sobie, zobaczymy co się stanie. Jeśli trzeba będzie w jakiś sposób wywołać klawiaturę, to oczywiście anulujemy to, bo w tej chwili nie mam podłączonej żadnej klawiatury. Część funkcji klawiatury została zamapowana pod przyciski. I teraz jak widzimy, gdy uruchamiam Flimbo Quest, grę, która najpierw wymaga spacji w wersjach skrakowanych, aby przejść przez system cheatów, no to tutaj mamy wersję nieskrakowaną, a co za tym idzie, przyciskiem Fire w odpowiednim porcie joysticka zatwierdzamy funkcję, przyspieszamy elementy i dzięki temu już jesteśmy w grze Flimbo Quest. Skonfigurowane jest to w ten sposób, że jak wiemy, na Commodore'aku skakaliśmy joyem. Znaczy joystickiem, wtedy nie było joypadów. Znaczy chyba, że patrząc z perspektywy czasu jako NES-owe, no to były joypady, rzeczywiście nie joysticki, ale mówiąc joypady, w tym kontekście to mam na myśli pady playowe, xboxowe, pady z Nintendo Wii na przykład, Wii U i temu podobne platformy, czyli mam na myśli nowsze platformy. No ale wracając, pod RetroArch jest zrobione, aby skakanie było przyciskiem, a nie wychylaniem joya. Innymi słowy, bardzo komfortowo można grać we Flimbo Quest. Teraz książeczkę dajemy do sklepu. W czasach Commodore'a tak się na to mówiło. Książeczka oraz sklep. Pyk i litera L, a nie S. Dobra. Nie wiem, nie pamiętam. To chyba Sei będzie. Albo podobnie brzmiący napis. Dobra, wychodzimy z Flimbo Questa. Co jeszcze mamy na Commodore'a? Creatures, no było fajnie, było. Bardzo fajnie, rzekłbym. Ghosts and Goblins. Spróbujemy ją odpalić w sposób klasyczny. I patrzymy. Od nostalgii jest taka kompilacja, więc my teraz wybieramy Ghost Goblins. No dobra, w związku z tym, że mniej więcej widać, że ja wciskam te przyciski, a nie coś symuluję, to teraz tak przestawię obraz, aby już tylko były widoczne elementy gry. Czyli jak najwięcej z ekranu, a nie widok automatu. A co za tym idzie, będzie to z korzyścią dla Ciebie, drogi widzu, taką przynajmniej żywię nadzieję, po to, abyś jak najwięcej mógł wyciągnąć z tego, a nie abyś widział moje ręce czy boczne elementy automatu. Tak się składa, że noszę się ze sprzedażą tego automatu i też dlatego filmuję to. No dobra, próbujemy w jakiś sposób to zrobić, abym mógł teraz sterować. Start. No podoba mi się ta wersja od nostalgii. To jest chyba Ghosts and Goblins Arcade, czyli taka inna, specjalna edycja. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na to, że odbija się światło, a co za tym idzie
reprodukcja obrazu, który teraz widzisz w smartfonie, może nie być taka idealna. Więc ja teraz pójdę zmodyfikować te elementy. Nie wiem, czy będzie lepiej. Ja widzę lepiej, ale nie wiem, jak na YouTubie to się wyświetla. No i tak. Światło było po to, żeby pokazać, że automat ma przyciski i że to nie jest jakiś fake. No to robimy start game i teraz już będą tylko elementy grafiki i muzyki z gry. Nie będzie już nic z automatu. Dobra. Czy to w miarę prosto jest? Chyba tak. No dobra, to jedziemy. Muzyczka fajna. Trudniejsze, a może nie, może mi się źle wydaje. A kurczę, niedobry kwiatuszek. Jakaś ładniejsza ta wersja arcade mi się wydaje, bardziej responsywna, bardziej płynna. No dobra, umarłem. Chyba się coś przestawiło. Dobra, dziękuję Ci za uwagę w tej kwestii. Przechodzimy do kolejnego systemu. A więc to był Commodore 64. Mamy też Daphne, czyli systemy LaserDisc, których tu już odpalać nie będę. Tylko tak krótka prezentacja trybu, nazwijmy to Attract Mode. Tak to się przeważnie nazywa w systemach CoinOps i tam podobnych. Dragon Slayer 1, 2 oraz Space Ace. Najbardziej znane gry z systemu LaserDisc. Znaczy, Daphne to jest emulator, LaserDisc to z kolei były płyty, więc tak naprawdę nie wiem, jak ten system się nazywał. W środowisku emulacyjnym używa się określenia Daphne oraz LaserDisc. Dobra, wychodzimy. MS-DOS, Franco i GTA. Sega Dreamcast. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że może to działać trochę wolno. W końcu to jest Raspberry Pi 4. Ale dobra, wiecie co? Sprawdzimy. Jak będzie wolno, to się po prostu z tego wyjdzie. Nie ma presji, że musi działać płynnie. Też warto zwrócić uwagę, że do wszystkich systemów włączyłem Scanlines. Jeśli się powtarzam, to sorry. Natomiast jest to o tyle istotne, że Scanliny bardzo spowalniają, bo większy narzut jest mocy obliczeniowej na obsługę tych shaderów. Więc jak będzie za wolno, to tylko z tego powodu. Tak, tak. Przez Scanliny. Dobra, możemy wyjść z Dreamcasta. Tu rzeczywiście bez Scanline'ów, a też nie wiem, czy Raspberry Pi 4 jest wystarczająco dobry, jeśli chodzi o moc obliczeniową, aby to udźwignąć. Natomiast Scanline, z których, lub jak wolisz, shadery, z których korzystałem tutaj, to jest CRT Pi, chyba GLSL lub podobnie brzmiące rozszerzenie. Takie najbardziej nowoczesne. Czyli najmniej moc obliczeniowej wżera, ale rzecz jasna na emulację Dreamcasta potrzeba trochę tej mocy. Dobra, odpalamy Game Boya. I co tu na przykład mamy? Bardzo znane Super Mario Land, a także Super Mario Land 2. Więc my sobie teraz odpalimy Super Mario Land.
To, co teraz widzisz, to są specjalne shadery. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Aby gry z Game Boya Mono wyświetlały się w taki sposób. Czyli tak naprawdę to się nie wyświetla jako czarno-białe, ale takie, nie wiem, ile to jest kolorów, 16, 32, ale takie w kolorystyce takiej zielonopodobnej, bym powiedział. I jest to fajne, bo wygląda to, no mnie się podoba. Mam nadzieję, że innym też się spodoba. Więc teraz odpalimy Super Mario Land. Sterowanie tak jest skonfigurowane, aby jak w padzie NES-owym, pierwszy przycisk do biegania, drugi do skakania. No to przejdziemy jedną planszę. Kwiatuszek, czyli już strzelamy. No ale trzeba odpowiednio celować. Znaczy, ups, nie ma pierwszej planszy zaliczonej. Jedziemy dalej. To był Game Boy. Kolejny mamy Game Boy Advance. W kompilacji nie ma Game Boya Color. No i mamy m.in. Mario vs. Donkey Kong. Na Game Boy Advance 11 gier, no takich raczej dobrych. Mówiąc raczej, staram się być skromny. Tu również mamy shadery z Game Boya, takie piksele bym powiedział, czyli imitujące ekran. Gdyby to była inna kompilacja, to mógłbym to przyspieszyć, ale niestety nie mogę. Aha, zrobiłem reset, dobra. Bo myślałem, że może podmapowałem przyspieszaczki. Mario vs. Donkey Kong. Dobra. Przyspieszaczki nie, ale na emulowanej części pamięci jest safe, a co za tym idzie, nie trzeba było czekać na filmik. I gramy. Celem nadrzędnym jest przekręcenie klucza w zamku, a wszystko inne jest bonusem. Chciałem zaprezentować fakt, że gra na Game Boya Advance Mario vs. Donkey Kong działa prawidłowo. Kolejne co mamy? Game Gear. Sega Game Gear to taka przenośna konsola. Ja bardzo lubiłem z tej konsoli taką grę, której tytułu już nie pamiętam. A, już wiem, Adam's Family. Ale równie dobrze, jak to czasem szybko można sobie przypomnieć, równie dobrze możemy odpalić Sonic the Hedgehog. I patrzymy. Standardowo mamy imitację pikseli wyświetlacza. Robimy start. I gramy. Każdy przycisk służy do tego, aby skakać. Thank you.
I przeszliśmy. A więc możemy wyjść z tego. Kolejny system, który chciałem zaprezentować, to tu przejrzeliśmy wszystkie, więc teraz zrobimy MAME, Sega Master System, czyli tak jakby odpowiednik NES-a, choć przez wielu uważany za lepszy niż NES, oraz Sega Mega Drive, aka Sega Genesis. No to pod MAME'a. Dodałem trochę gier do ulubionych. Gry ulubione to są te, które symbolizowane są dodatkowo gwiazdkami przy tytule gry. Więc teraz sobie zrobimy odpalenie. I już mamy 1942 odpalone ze skalinami pionowymi, bo jest to gra pionowa. I jedziemy. Pogram tylko chwilę, bardziej chodzi o to, żeby pokazać, że sprzęt działa. W grze 1942 mamy dwie funkcje, oprócz oczywiście sterowania statkiem. Strzelanie oraz, nazwijmy to, obracanie, które polega na tym, że gdy się obrócimy, to dzieje się coś takiego. Czyli, że przez chwilę nie można nas trafić. Tak przy okazji, z gameplaya do gry 1942 nie robiłem. Może kiedyś zrobię. Teraz to tylko skupimy się na tym, aby, no nie wiem, może przejść pierwszą planszę? A może nie? Czas pokaże. Przez chwilę przestałem patrzeć na ekran gry i patrzyłem, czy automat się za bardzo nie obrócił od tego machania Joyem i wciskania przycisków. Mam nadzieję, że nie. Chociaż trochę się przesunął. Dobra, wychodzimy z tego. To może teraz odpalmy bomb Jacka. Ostatnie przyciski, górny i dolny. Ostatnie, czyli pierwsze z prawej, odpowiadają za page up, page down. Tak to skonfigurowałem. Dzięki temu na liście 1447 gier jesteśmy w stanie o wiele szybciej do tego bomb Jacka się dostać. No to ciach, robimy. Jak to na automatach. Nabiliśmy parę kredytów. I w kolejną grę pionową cioramy. Ach, nie będzie 50. Kurczę. Szkoda. A nawet 20 nie będzie za chwilę. Jak dobrze pójdzie. Z naciskiem na słowo dobrze w wielkim cudzysłowie. Niestety nie mam pełnego komfortu w sterowaniu ze względu na to, że kamera jest statyw w miejscu niezbyt dla mnie komfortowym. Dobra, będzie chyba 20, bo dwa zjadłem źle. Tak. Dobra, wychodzimy z bądrzeka. Co by tu jeszcze? To może jeszcze jakiegoś Rogera Galaga albo Galaxiana. Dobra, niech będzie Galaga, bo wydaje mi się, że większość ludzi zna Galagę. A jak nie zna, to przynajmniej pamięta.
A więc odpalamy Galagę jako jedną z gier ulubionych. Więc wrzucamy pieniążek i aktywujemy pierwszego gracza. To tylko do pierwszej bonusówki. Niebieskie są najgorsze, jeśli chodzi o atakowanie. Już kilka razy miałem tak, jakby pocisk nie trafił w przeciwnika, ale może to brak mojej precyzji. Albo błędy w jakiejś symulacji. Dobra, bonusóweczka. Jak wspomniałem, do bonusóweczki gramy. Ach, nie będzie perfekta. Tak to jest, jak się nie ćwiczę. Wychodzimy z Galagi. Mamy tu rzeczywiście Galaxiana. To może jeszcze, wiecie co? Może jeszcze Frozera. Też na liście jako gra ulubiona. Planszy, jak się uda dojść. Tak, dokładnie, jak się uda. Nie pamiętam, czy gameplaya z Frogera robiłem, chyba tak. To od tej pory nie grałem ani raz we Frogera. A tutaj chciałbym dodać, że tak w gameplayach robię, to przeważnie nie jest poziom easy, tylko taki standardowy, automatowy. A tutaj tym bardziej, bo dostęp do tak zwanych deep switchy pod Raspberry Pi w zależności od edycji systemu oczywiście, ale mimo wszystko jest utrudniony. Więc tutaj na 100% nie jest poziom easy. Co oczywiście nie znaczy, że gra jest tak trudna, że trzeba grać tylko na easy, ale nadmieniam. No dobra, Frozer nam zadziałał jak trzeba, jedziemy dalej. A może jeszcze coś weźmy, zobaczmy, co tam jeszcze może być z ulubionych. Takie, żeby było fajne i dobrze znane. Gunsmoke, to prawdopodobnie trzeba będzie zmienić mapowanie przycisków w reprodukcjach, żeby to było tak, że
Mając trzy przyciski, jeden strzela w lewo, drugi środek, trzeci prawo. Nie jestem pewien, czy to jest zrobione, no bo już tego po prostu nie pamiętam. Dla takich gier właśnie jak Gunsmoke czy Blockout, gdzie klocki w trójwymiarze obracają się i wlatują w głąb takiej, nazwijmy to, studni, no to jest wymagane, aby mapowania były zrobione prawidłowe. Nie pamiętam, czy to jest zrobione w tej chwili. Czy jeszcze mamy coś ulubione? O, to może sobie weźmiemy jakiegoś Pac-Mana. Tak, wydaje mi się, że to może być dobry pomysł. O, może jeszcze Legend of Hero Toma. Dobra, chwilę pograjmy jeszcze w to. I jedziemy. Nie było słychać rzucania pieniążka, bo tu są niskie częstotliwości, czyli bas. A głośniki, które są, to nie jest tak bardzo słyszalne, jeśli chodzi o niskie częstotliwości. No i też kwestia rejestracji dźwięku przez urządzenie nagrywające, czyli nagrywam tu smartfonem. Kurde, za wysoki poziom na tak początkującego gracza. Dobra, Legend lub Legend of Hero Toma mamy za sobą. Lunar Rescue. Bardzo się przyjemnie grało w tą grę w dawnych czasach. Nie wiem, chyba gameplaya z tego trzeba będzie zrobić. Dobra, to teraz odpalimy ją na chwilę. Postaramy się przejść pierwszą planszę. Rzuciliśmy dwa kredyty i patrzymy. Nie pamiętam sterowanie. A, dobra, sample są potrzebne. Czyli do tej gry nie wrzuciłem sampli. Tu takie dźwięki powinny być. Nie ma sampli, a co za tym idzie, dlatego nie ma głosu, dźwięku wystrzału, ani dźwięku tego, jak statek, ten, którym lecę, opada. No, jest tylko jeden sampel, a jest ich potrzeba trochę więcej. Dobra, wychodzimy. Mapy. Nie wiem, czy powinienem odpalać mapy. Nie, nie powinienem. Mega Blast w Piotrkowie Trybunalskim było potężne wrażenie w tej grze. Z niej też wypadałoby gameplaya zrobić. Ta gra posiada intro z muzyką, które trwa kilka minut. Jest bardzo fajne, ale my sobie tego oszczędzimy. Daleko pewno nie dojdę. Bardzo dużo płynu jest w tej grze.
Ta gra kiedyś była emulowana przez emulator Rainę. Tak się to przynajmniej pisało, nie wiem jak się odczytuje, bo nie jak Death Rain, tylko jakoś inaczej. W tą grę parę lat nie grałem, pamiętam układy mniej więcej, ale nie na tyle, żeby być dobrym. Teraz lasery 2, tak. Widzicie co to znaczy, jak się chodziło na automaty, nie? Chociaż niektórzy mogą pamiętać układy nie z automatów, tylko z emulatorów. Ach! No niestety, czułość tego Joya jest taka, jaka jest. Ja raz, że w tą grę trochę już nie grałem, a dwa, właśnie ta czułość. Nieco inna niż ta, do której jestem przyzwyczajony. Ale to wystarczy parę razy pograć i wiecie, i już jest... Już człowiek... Dobra, bum, to już nie kontynuuję. Już człowiek jest wprawiony. Wychodzimy. Co tu jeszcze mamy? Mickey. No w Mickey to bardzo dawno nie grałem. Ale dobra, skoro nalegacie. I patrzymy. Nie wiem, czy to jest High School Graffiti, takie, w które się krzyczy, czy takie, które z bani się daje. Albo może żadne z tych. Dobra, walić. Niech ten nauczyciel idzie robić swoją robotę. Kablu. Widzicie, jak rękę podnosi, to tak, są dwie możliwości. Uczeń, gdy podnosi. Albo chce odpowiadać, albo chce nakablować. Zaraz nauczyciel rzuci szczęką. Jeśli teraz to zrobi, to nie zdążymy uciec. Czekamy. Udało się. I tutaj z naciskiem na słowo udało, a nie, że taki byłem dobry. Ach! Rzucił szczęką. Dobra. Wychodzimy z Mickey. Klaśnięcie to była moja emocjonalna reakcja. Moon Cresta i Moon Patrol. Robiłem już gameplaye. Chociaż nie wiem, czy Moon Cresta już jest opublikowany. Ale Moon Patrol na pewno jest. No ale dobra, to na chwilę Moon Patrol odpalimy. Wrzucamy pieniążek. No i przejdźmy jedną planszę, czyli do litery E. Chociaż może przejdziemy dalej. Standardowo deep switche ustawione, czyli nie poziom easy, tylko taki jaki w standardzie był na automatach. Nie będzie czasu 59 sekund, bo dwa razy albo ze 3 już zwalniałem. Czyli będzie powyżej 60, czyli czas, który będę potrzebował, aby przejść tą planszę. Tak, kolejny raz zwalniałem, a więc nie będzie 59 na 1000%. Nie ma tragedii. 61, ale jeszcze nie zdążyła wybić. To 3 spowolnienia robiłem, a mimo wszystko udało się złapać na 60 sekund. Czyli nie ma tragedii.
Gramy dalej. I to jest pierwsza strata. Powinienem przyspieszyć, a ja spowolniłem, bo nie wiedziałem, w jaki sposób się prędkość pocisku rozłoży. Ale spoko. Przejdziemy. Nie tylko to. Wkrótce będą miny, ale nie takie na ustach, tylko takie, które wybuchają i nas niszczą. Właściwie miny to są na twarzy, sorry. Ach, myślałem, że tam się pięknie dały zestrzelić, a tymczasem jeden został. No ale już za chwileczkę witamy literę O. Pamiętajcie, że po literze P są kulki. Jedni uczyli się w szkole wierszy na pamięć. Fuck! A inni zapamiętywali układy w grach. Nie zdążył. Czyli nie przejdziemy chyba całego alfabetu. Tak myślę. Jeszcze nie jest to pewne, ale wielce prawdopodobne. Ostatni segment i dwa życia. Może się uda. Jak w tym powiedzeniu, kto ma zawsze szczęście.
No, chyba kulki będą. Jeszcze zrobimy chwilę z kolejnego etapu. Meduzy albo będą wkrótce, albo po kolejnej literze, ale nie wiem, czy dojdę, bo chyba nie dojdę. To w gameplayu, który zrobiłem na YouTube'a, chyba już tu nie byłem. W ogóle tak, nawet dalej byłem, z kontynuacjami, czasem bez. Ale filmik, który zrobiłem dotyczący właśnie gameplaya z Moon Patrol, to... Ach, źle wymierzyłem skok. To chyba nie przeszedłem. Nie byłem już chyba tu. No dobra. Patrzymy dalej. Mr. Do, MS Pac-Man, Namco Classic Collection. To takie zremasterowane wersje, bym powiedział, znanych, bardzo dobrych gier. Nemesis, czyli odpowiednik Gradiusa. W Polsce widziałem grę pod tytułem właśnie Nemesis, a nie Gradius. Tą grę, którą teraz widzimy, Nibbler, widziałem kiedyś w Łodzi. Outrun. Różne Pac-Many lub ich podobne wersje, bym powiedział. No, Pac-Mana to wszyscy znają, to chyba nie będę go odpalać, co? Dobra. Skoro tak, na legacie. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Wrzucamy pieniążek, to umówmy się, że gram tylko do straty pierwszego życia. Jest też wersja zcheatowana tej gry. Pac-Man od Namco, w której wciskając przycisk Fire powodujemy, że Pac-Man szybciej się przemieszcza. I to się przydaje.
bo wrogowie nie przemieszczają się szybciej, tylko pachną. Udało się. Ach, kurde, Joel mi zszedł. No ale dobra, miałabyś tylko do końca pierwszego życia. Więc słowa dotrzymamy. Pengo. Kto grał, ten wie, o czym mówię. Phoenix. W Piotrkowie Trybunalskim mówiło się na tą grę Phoenix. No, ale to też dlatego, że miało się 9-10 lat. Przed komunią lub po. I już się wtedy ciorało. Feniksa. I paradoks polega na tym, że tutaj w filmiku, jeśli zobaczyliście, statek aktywuje taką tarczę. W Piotrkowie Trybunalskim, gdy ten automat był, tylko jedną sztukę widziałem, jedną budę, to przycisk od tarczy nie działał, albo w ogóle w płycie, może w switchach było to wyłączone, bo szefowie czasem modyfikowali switche, czyli przełączniki w płycie głównej przestawiali na to, aby gra była trudniejsza. Prawdopodobnie przycisk nie działał, tak też było zresztą, że w Shadow Dancerze na przykład nie działały skosy albo magia, no inna sprawa, że w Shadow Dancerze to akurat nie potrzeba magii używać, bo to nie jest jakaś trudna gra. Ale tak samo było właśnie w tej poprzedniej, o której mówiłem, że funkcjonalność nie działała. Dobra, to już za chwileczkę będziemy mieć Shadow Dancera. Zakładam, że go dodałem do ulubionych. Bo co to był? A, wiecie co? Jest Scramble. Nie można koło tej gry przejść obojętnie. Więc odpalamy. Insert coin and start one player. Podczas gdy cały czas patrzę, czy automat się za bardzo nie posuwa, więc miejcie to na uwadze, panowie i panie, jeśli ktoś ogląda z kobiet. W tej części planszy wskazane jest, aby lecieć przez cały czas na jednym i tym samym poziomie. I dzięki temu większa szansa, że przejdziemy. Nie, że zawsze, bo jak widać już dwukrotnie zmieniłem poziom statku. Po to, aby wyminąć chyba jakieś dodatkowe życie. To też do ukratu pierwszego gramy. Tutaj wystarczy tylko paliwo zbierać. W tej części rzecz jasna. Tak, w ukraty jednego życia wystarczy. No i dobra. Rekord zrobiliśmy. Standardowe rzecz jasna.
Section Z było fajnie, ale tutaj nagrywając w tak dynamicznej grze nie dam rady. Więc przejdziemy do Shadow Dancera. No i przejdźmy, powiedzmy, do końca pierwszej misji. Shadow Dancer nie działa. Dobra, czyli znaczy, że trzeba uruchomić go pod innym emulatorem. Ja tak zrobiłem, że pokażę wam. Trochę to grzebania wymaga. Nie wszystko też pamiętam, ale wejdziemy sobie. System Settings. Muszę sobie teraz to odtwarzać z pamięci, bo może to nie jest System Settings, bo tu chodzi o opcję emulatora. Game Collection Settings, zobaczmy. Też nie. Game Settings. Video Mode. Domyślę zrobiłem, żeby aspect ratio było full, czyli że się rozszerza, ale nie dotyczy gier dla mamy, bo dla mamy z kolei zrobiłem, aby to było bez rozszerzania. Zresztą też postaram się wam to zaraz pokazać. Persistent Advanced Configuration. Czyli jeszcze raz. Domyślę taka rozdzielczość. Nazwijmy to 1020x760, 60 Hz. Game Aspect Ratio Full, czyli rozszerzanie, ale takie, żeby to dobrze wyglądało. A jak weźmiemy Persistent Advanced Configuration i teraz sobie wybierzemy Main, to mamy Video Mode Auto, czyli już nie jest full, prawda? Przepraszam, to dotyczy rozdzielczości. Game Aspect Ratio, Core Provided, czyli pamiętamy, że było Core Provided. A w tamtym na początku ja zrobiłem full i widzimy, tutaj jest opcja full. Ale tutaj tak nie zrobiłem po to, żeby main, no po prostu prawidłowość to wyświetlało, bo o ile core provided było, bo o ile w wypadku NESa, Genesisa, gdy ekran jest rozszerzony, jest dobrze, ale w wypadku gier pionowych dla maima już dobrze nie jest. No i teraz tak, co dalej mamy? Emulator jest Libretro, mamy 0.139, takie zrobiłem, bo jest najbardziej kompatybilne z tą kolekcją gier. Innymi słowy, jeśli chcemy teraz odpalić Shadow Dancera z innym emulatorem, to musimy wciskać i nie pamiętam, czy teraz też się wciska po to, żeby wybrać inny emulator, czy to indywidualnie się dla gry robi, bo wróciliśmy. W każdym razie można to zmienić, nie jest to problemem i ta gra działa, bo w oparciu o to dodajmy ją do ulubionych. Zaraz zresztą zobaczmy, czy jak tu coś wezmę, czy to spowoduje... No, nie. A czy ten? Też nie. Też nie. No w każdym razie pod którymś przyciskiem przez przejście poszczególnych opcji można zrobić, żeby Shadow Dancer odpalał się pod innym emulatorem. Można to indywidualnie dla każdej gry robić. No ja tego nie robiłem dla każdej gry, tylko zglobalizowałem pod Libretro mamy 0.139, a to co nie działa dokładnie pod tym emulatorem, to albo trzeba do plików gier, czyli tak zwanych ROMów, dorzucić brakujące pliki z MAME 139 albo podmapować, aby to w tym automacie działało w innym emulatorze. Jak się wykręciłem. Albo dokładamy pliki do ROMów, żeby set był pod MAME 139, albo wybieramy inną wersję MAME i wtedy nie musimy nic dokładać. Dobra, patrzymy dalej. Slice Pie, Son. Czy jeszcze będzie coś mocnego? No to może jeszcze Space Invaders, chociaż co prawda gameplaya już z tego robiłem. No ale tutaj bardziej chodzi o prezentację automatu. O, dobra, to tu jest więcej dłubania. Pod mamę 139, tak się ta gra uruchamia, więc trzeba uruchomić ją pod innym. Czyli trzeba to przekonfigurować. No w tej chwili nie pamiętam, jak to robić i nie chciałem niepotrzebnie przedłużać tego nagrania, więc jest to możliwe, aby jak w poprzednim przypadku, jak mówiłem, w wypadku Shadow Dancera, czyli albo dorzucamy więcej plików i uruchamiamy pod innym emulatorem, albo kombinujemy z obracaniem obrazu w opcjach. Jest to do zrealizowania, tylko trzeba po prostu trochę głębiej podłubać. W systemie. Co tu jeszcze można odpalić? Może odpalimy sobie... O! Ta gra była piorunująco dobra w czasach, gdy w nią grałem. I... Ta gra ma
taką bym powiedział metodę zabezpieczenia, że jeśli teraz byśmy próbowali zrobić speed up lub według języka RetroArch, czyli emulatora z rdzeniami fast forward, to ona by pokazała error. Teraz komunikat by się wyświetlił, że jest błąd i gra by się nie uruchomiła. To jedno z zabezpieczeń takich, które powoduje, że nie da się hakować tej płyty, ale nie tak dosłownie się nie da, o czym świadczy fakt, że mamy tą grę emulowaną, czyli odbezpieczoną. To wrzucamy i jedno życie. A, nawet nie widziałem. Telefon mi zasłonił. Dobra, to kolejna rzecz. Wonder Boy, Xevious i Zaxxon. Dobra, to może... Xeviousa, bo łatwiejszy. Ten zwykły Xevious. Przy założeniu, że... Patrzymy. Tak. Czyli on pod mamę, lub jak wolisz, main 139 w wersji dla Raspberry Pi działa. W oparciu o te romy, które są w komplecie. Czasem też może być tak w Picate i Raspberry Pi, że jak źle dobierzemy emulator, to gra będzie działać po prostu za wolno. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieć wiedzę jakąś chociaż przybliżoną na temat tego, aby swoje ulubione gry uruchamiać w takim emulatorze poprzez uprzednią konfigurację, aby działało to po prostu płynnie. Życie stracone. To mieliśmy MAME. Mamy teraz tu jeszcze Sega Master System. Czyli...
taką Segę, o której niektórzy wypowiadali się, że jest lepsza od NES-a. No to odpalmy sobie... Niech będzie Castle of Illusion starring Mickey Mouse. I zaczynamy. Practice. Nie, no, czytania to ja tu nie chcę. Czy da się gdzieś wejść? Dało się. Dobra, czy to nie tak jak w Mario? Nie można na wroga skakać. I przeszliśmy. Jedziemy dalej. Sega Mega Drive. Czyli są tu gry na Sega 32X. Sega Mega Drive 2022. To tak ten folder się nazywa i do niektórych gier może nie być filmów. Jak na przykład w poprzednim przypadku. Old Towers, zajebista giera. Nie wiem, czy też przypadkiem nie jest na ZX Spectrum. No i w kategorii Mega Drive, jako platformie, mamy też listę gier takich normalnych, bym powiedział. Czyli 166 gier klasycznych z Sega Mega Drive na, dla Sega 32X oddzielny folder oraz dla gier 2022 też oddzielny folder. Więc coś klasycznego, jakbyśmy chcieli sobie odpalić, no to niech będzie na przykład Sonic Hedgehog jedyneczka.
i przeszliśmy. Kolejną platformą, którą możemy sobie zaprezentować, to niech będzie na literę N. No na przykład NeoGoCity, jest to po prostu tylko jedna gra, Xeno Rises. Ta gra jest też na Steama oraz jest też na Sega Genesis lub jak wolisz Sega Mega Drive. Bardzo przyjemna gra. Ona też może być sterowana dwoma joyami. Tylko nie pamiętam już na jaką platformę. Czyli, że lewym joyem się chodzi, a prawym się strzela. I prawy joy odpowiada za kierunek strzału. No to co, na Nintendo 64 możemy spróbować odpalić Super Mario 64. Nie pamiętam w tej chwili, jak to będzie działać na Raspberry Pi 4, a uwzględniając włączenie scanline'ów... No dobra, tu nie ma scanline'ów, dobra. Czyli emulator nie jest RetroArch, tylko inny. Próbujemy wystartować grę. Niestety nie jestem w stanie filmiku przyspieszyć. Więc czekamy. Już działa. I możemy zrobić coś takiego. Jeszcze raz. Ups, dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Jak się nie utopimy. Dobra, uwaga. A, sorry. Pyk. Bardzo płynnie działa. To co, jeszcze raz piękne salto? Dobra. Tutaj nie będę się zbytnio starał, tylko żeby dojść gdzieś dalej niż początek planszy. Niedobra kulka. Korzystamy z cheata. I trochę sobie skróciliśmy drogę. Patrzymy, jakie przyciski mamy, za co odpowiadają. Czyli to jest 5, dobra.
No i co? I go zabiliśmy. Nie było trudne, prawda? Dobrze, to była jednak gra z Nintendo 64. Co jeszcze mamy? Nintendo NES. No to tutaj klasyka Contra albo Super Mario Brothers. No to już nie wiadomo obie. To robimy Contrę. Ze skanlinami pięknymi. Paradoks polega na tym, że kiedyś nie znałem kontry automatowej, nawet nie wiedziałem, coś takiego jest, i tylko znałem kontrę z NES-a, a co za tym idzie, później jak zobaczyłem kontrę automatową, to po prostu mi się nie podobała. No raz, że automatowa jest grą pionową, a nie poziomą. Dobra, już tego nie weźmiemy. A dwa, przyzwyczajenie do kontry z NES-a. Tak, hipoteza się potwierdziła, że nie weźmiemy. Przyzwyczajenie do wersji z NES-a spowodowało, że po prostu ta automatowa, no nie była dla mnie jakaś taka wybitna. Tu właśnie zginąłem, więc możemy wyjść z tego. Jak wspomniałem wcześniej, jeszcze Super Mario Brothers przelecimy. Jedyneczkę. Select gdy w dwóch. Start, aby wybrać już to, co chcemy. Chyba tylko ja tak mogłem zagrać. Jeszcze raz. Żeby nie przynieść wstydu na ulicy. Jak się dobrze skacze, to między tymi wszystkimi rurami można skoczyć bez utraty życia. To trzeba odpowiednio wymierzyć skok, czy w odpowiednim momencie skoczyć. Nie udało się skończyć. I jedziemy na następny system. Następny to jest NEC PC Engine oraz PlayStation, bo już PSP-ka to odpalać może nie będziemy. Tu by się przydał klasyczny Bomberman, bo 93 i 94 są równie fajne. No ale ja jednak wolę tego Bombermana bez roku w nazwie. Więc niech to będzie na przykład... Bloody Wolf. Nie wiem, czasem przy tak granie jest też na Steama. Bardzo podobna, bo coś kojarzę tą grę. Nie pamiętam jej, ale wiem, że na PC-cie grałem, możliwe, że w bardzo podobną, a nie w nią.
ale też dawno temu. Tak, dawno temu. Że nie grałem w nią, tylko jednak bardzo podobną. Ale na motorze nie można wskoczyć na samochód, aby uratować człowieka. Tak, zdecydowanie pan się motorem nie jeździ. Może to lepiej. Dobra. To zmieniamy. PC Engine, tu jest PC Engine CD, jedna gra, czyli taka japońska wersja Castlevania oraz PlayStation. No to z PlayStation akurat gry ulubione, może nie ma ich zbyt wiele i nie są to wszystkie gry ulubione moje, ale Crasha możemy sobie odpalić i chwilę poczekamy. To co, jedna plansza w Crasha? Dobra. Chciałem zwrócić uwagę, że grając z żojem automatowym w gry PlayStation, no nie osiągniemy takiego komfortu jak w czasach świetności PlayStation. A to dlatego, że tam pad jest trochę bardziej przystosowany niż joy automatowy do tego. Owszem, da się grać. Ale nie jest tak komfortowe jak już umiejętność grania w gry z PlayStation 1 dedykowanym padem. Nie perfekt, ale plansza zaliczona. To był kawałek PlayStation. Mamy jeszcze PSP. Mamy też Sega CD.
która zawiera bardzo ważną grę, mianowicie Heart of Alien Out of This World. I jest to o tyle ważne, że ta gra posiada długie intro, no kilka minut, nie wiem, około 10 chyba. To jest druga część gry Another World. Tak samo mamy Sonic Hedgehog, który jest soundtrackami, no do którego dobrze, teraz odpalmy na potrzeby tego filmiku początkowego. Przyspieszamy. Dobra, nie przyspieszyłem, tylko coś źle zrobiłem. Wszedłem w odtwarzacz CD. Zasada jest, aby nic nie włączać, nic nie wciskać, albo przekonfigurować, aby konsola Sega CD startowała bez intra. To teraz chwilę poczekamy na filmik z Sonica. Jedziemy dalej. Kolejnym systemem jest Super NES, który posiada między innymi znane i bardzo lubiane Donkey Kong Country. No to sobie przejdźmy jedną planszę.
Spróbujemy małą, czy się da? Tak, małą się da wskoczyć wyżej. Dobra. Super NES-a odpaliliśmy. Co tam jeszcze mamy? No i to było ostatnie, co chciałem Wam zaprezentować. Na temat systemu jako takiego, co mogę powiedzieć? No jest to dosyć dobry i stosunkowo tani system, jeśli chodzi o zapewnienie sobie takiego, bym powiedział, automatowego klimatu. Czyli można kupić Picade zestaw, między innymi w Botlandzie. W tej chwili nie znam aktualnej ceny, ale albo około 1000, albo więcej. Następnie należy dokupić Raspberry Pi, najlepiej 4. Bądź 4B. Nie wiem, czy to są dwie różne wersje, jeśli chodzi o pamięć. I do tego jeszcze jakąś kartę pamięci, microSD, rzecz jasna. Nagrać na to gotowy system z grami i emulatorami skonfigurowany lub dokonfigurować to, co nas nie satysfakcjonuje. Lub stworzyć taki od zera, który będzie zawierał gry dla nas ulubione. I można dzięki temu komfortowo grać. To nie to samo, co granie w jakimś szybkim komputerze stacjonarnym PC, czy typu komp stacjonarny, czy też w laptopie. Można rzecz jasna grać też w Androidzie, można grać również na przykład w Asus ROG Ally, w takie systemy, można grać również w Steam Decku. No możliwości mamy dosyć dużo. Natomiast jeśli ktoś chce mieć ten komfort, tą przyjemność grania w gry automatowe, to komfortowo się gra w gry automatowe częściami automatowymi, czyli joye automatowe, batony, czyli przyciski automatowe. Także dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.